Są jakości, okej, okay, git. Nie wiem, czemu to po prostu nie może być stała opcja dla kanałów, nie wiem, dla affiliate'ów nawet cholernych, żeby te jakości były. No dobra. Wszystko jest gotowe, już powoli odpalam Oriego. No prześwietna muzyka, jak zawsze, jak zawsze. No ale już niedługo będziemy mieli, nie będziemy mieli za bardzo okazji jej posłuchać, bo zbliżamy się do końca. Co my, od czego my zaczynamy? To jest ruda. I tak naprawdę jedyne, co nam zostało, Gorlecka ruda, tak. Jedyne, co nam teraz zostało, to jest z sidequestów, to jest zebranie tych kamieni wszystkich gorleckich i... I... dokończenie budowy polan. No. Biorąc pod uwagę posiadane przez nas umiejętności, to naprawdę nie jest duży problem, żeby nasze cele osiągnąć. Cześć Sylwio, jak leci? Jak ci dzień mija? Całkiem dobrze. A, to fajnie. Dobrze słyszeć. Ja złożyłem dzisiaj papiery na egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W pracy całkiem spokojnie. Pracujemy nad stroną internetową prawnika, z którym pracuję, więc jest ciekawie. Świetlane polany tylko na 88%. Dlaczego? Zobaczymy. A, bo tu są też polany. Dobra, to od razu sobie pójdziemy, to wyczyścimy. No a tak to co, słuchajcie, czy też słuchaj, bo nie wiem ile jest w sumie widzów. Cześć Sebastian, o, no to teraz już słuchajcie na pewno. jutro mi się zapowiada szalony dzień, bo... Cześć Hicuro. Teraz częściej na mięsnym jestem. Nie wiem, które mięso jest które. Mięso to mięso. To jest moja odpowiedź. O czym to ja miałem? A. Że szykuje mi się zwariowany piątek. Otóż... wstaję sobie przed 6:00. Jadę sobie zatankować pojazd. Tak, wędliny są na mięsie. Namienne się. Czy smyrgamy z zakończeniem? No, najpierw chciałbym wystuprocentować, a później możemy smyrgać. Z zakończeniem. Cześć, Jerychon. Więc jadę sobie najpierw zatankować pojazd i zostawić go pod salką prób, gdzie mamy zawsze próby z zespołem. Następnie jadę do pracy, wracam z pracy, jadę prosto na próbę. O, tu jest przejście. I później prosto z próby biorę ten samochód, który zostawiłem i jadę do Olsztyna. Jadę do Olsztyna, żeby zagrać tam koncert. Znaczy tam, nie tam koncert. Koncert w Olecku, w takiej miejscowości Olecko. 94%. Nie, może jak zdobędę wszystkie rudy, to to się zmieni. Tu jest dużo rzeczy, które pozostawiam. W Olecku, więc w piątek po prostu jadę do Kaspara przenocować. W sobotę gram koncert. Mamy 45 minut. Do godziny, żeby się zaprezentować, więc zobaczymy jak będzie. No ja powiem szczerze, nie mam dużych oczekiwań.
jadę zagrać swoje. Jest bardzo prawdopodobne, że z zespołem Kto nie kocha Pieszczocha, no mam takie myśli i będę sądową możliwość, czy samuraju, zakończenia mojej współpracy z zespołem. W tym sensie, że po prostu chciałbym się skupić na innych projektach, na swoich projektach. Coś, do czego mnie strasznie ciągnie, co bardzo chciałbym kiedyś zrobić. Whisplout! O Boże, teraz dopiero zauważyłem. Jezus Maria. Okej, okay, that's clever. That's actually pretty clever. Whisplout. Bardzo mi chodzi po głowie nagranie własnej płyty, własnego materiału zrobienia. Samodzielnie po prostu całe utwory od podstaw. To jest coś, co mnie kręci, to jest coś, co mnie jara i to jest coś, co chciałbym kiedyś zrobić. Własne piosenki, nie... współtworzone, nie ten, tylko samemu skomponowane, nagrane. To ja mogłem o tym mówić wielokrotnie, ale to jest mój cel. KNKP, czyli zespół, w którym gramy, gra taką muzykę punkowo-pochodną. To jest zespół, który ma punkowe korzenie i który gra takiego punka, post-punka. Trudno to w sumie... To jest jakiś taki ambitniejszy rodzaj punka, bym powiedział, ale dalej jest to mimo wszystko punkowe granie, mimo... Ile taka płyta miałaby, w sensie, że moja własna, osobista płyta, jakbym robił? Nie wiem. Dowolna liczba pomiędzy 8 a 12, I guess. Seversi Music Channel, kurczę, o rany. Właśnie, jak ktoś jeszcze nowego coveru nie przysłuchał, to polecam, bo był robiony Mozy w Kazui z Tekena dwójki. Uważam, że wyszedł mi całkiem fajnie. Dużo nad tym siedziałem, dużo nad tym pracowałem. Trochę odzyskałem swojego starego brzmienia, które miałem w utworach przed zmianą kompa. To mnie bardzo cieszy, więc możliwe, że też to muzykowanie na kanale coverowym, na Music Channelu będzie trochę zintensyfikowane. Kto wie, kto wie. No ja bardzo bym chciał, wiadomo, ja jestem... Ja żyję muzyką, jestem człowiekiem bardzo muzycznym, więc... możliwość robienia dalej utworów byłaby mi bardzo, bardzo po drodze. Takich utworów, jakich chcę, z takim brzmieniem, jakie bym chciał, nie? Wiadomo, że to nie są jakieś... górnolotne rzeczy, ale fajnie to się robi, całkiem znośnie to brzmi. Tak długo jak... Czekajcie chwilę, bo coś jest... Streamlapsy chcę sobie wyrzucić. Okej. Okay. Tak długo jak ja stwierdzę, że fajnie mi się słucha moich utworów, tak długo je będę robił. Jakby to jest zawsze moim celem, zawsze przyświeca mi przy nagrywaniu to, że well, chciałbym, żeby to były utwory, których dobrze mi się słucha. Przede wszystkim. Jak to jest osiągnięte, no to znaczy, że jest dobry cover. Po prostu. Nie, muszę wejść do środka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. fine, G. No i chciałbym robić trochę więcej wokalnych coverów, bo...
też chcę się z tym przełamywać trochę. Uważam, że jakieś tam wokale mogę nagrać i będzie to znośnie brzmiało, więc... powinienem dążyć do tego. Na pewno trochę morale mi podniosło to, że wstawiłem ten cover z Dragon Balla i nikt mi nie zjechał, więc... grałem nowego Ghost of Tsushima. Ajajajko, ja nie wiem. Słyszałem różne bardzo opinie o Tsushimie. Jedni mówią, że super gra, a drudzy mówią, że jest powtarzalne jak diabły i nic nowego nie wnosi do niczego. Trudno mi powiedzieć. Trudno mi się ustosunkować jednoznacznie. Ja lubię bardzo covery wszystkich polskich czołówek. No, mogłoby mi to przysporzyć trochę popularności chyba. Może. W sumie, kurde, taki cover polskiej czołówki Shaman Kinga to... Poważnie to rozważę, poważnie to rozważę. Czołówkę Gumisiów. Bo to by mi pasowało wokalnie i w ogóle by mi pasowało, tak ogólnie. Gdzie to jest? Tu gdzieś mogę wejść, żeby zdobyć, widzicie, ten pierd, ten shine. A nie wiem, gdzie to się wchodzi. Widzicie, mamy perfekcyjną mobilność, wszystko mamy, a ja nie wiem, gdzie to się wchodzi w naszym ciągu. Czy nie ma gdzieś tu jakiejś... Muszę się rozejrzeć dokładnie i zobaczyć, czy nie ma tu gdzieś jakiejś lampy, którą możemy zapalić tym granatem. Bo ja zapominam, że ten granat jest rzeczą. Jakie jeszcze były fajne polskie czołówki, słuchajcie? PGDRR. DuckTales! Cieszę się, że się rozumiemy, Sylwia. Bardzo się cieszę. Gdzie tu jest przejście? Are you fucking serious? No nie wytrzymię zaraz. Co ja robię nie tak? Amerykański Smok Jake Long. No nie kojarzę tego. Ja wiem, że coś takiego istniało, ale nie kojarzę czołówki. Poka mapę. No zobacz, tu jest pierd. Blask tu jest. Ja nie wiem, z której strony się za niego zabrać. Z tej nie, no... A z zewnątrz nie ma za bardzo nawet jak, no zobacz, bo tu jest ta przestrzeń pokazana, tutaj nie ma żadnych świecidełek, tu jest tylko. Chube ściany. No jest to co najmniej zastanawiające. Czy pod most nie mogę wejść? No. Wait, próbowałem! Przysiągłem, że próbowałem, a? 100%.
No kurwa! Już chciałem powiedzieć, a już chciałem powiedzieć, ale ja przecież próbowałem, to nie działa. Ale no, ja nie ufam sobie i okazuje się, że słusznie. Dobra, źródła zrobione. Rozlewiska Luma zdają się być najbardziej teraz w potrzebie eksploracji, więc przejdziemy tutaj. Cześć, Zuk. Stop. Zrobiłem sobie na potrzeby uzyskania umiejętności mówienia. Na potrzeby rejestracji do egzaminu na aplikacji zrobiłem sobie nowe zdjęcie w formacie zdjęcia do dowodu i to jest najlepsze zdjęcie do dowodu, jakie miałem w historii zdjęć do dowodu. Jestem tak zaskoczony tym faktem. Byłem w weekend u fryzjera też po to, żeby mnie jakoś upiększyć na to zdjęcie. Ale mi... Pani fryzjerka mi trochę za bardzo pojechała... Z której strony? Ja się zawsze czeszę na to. Z tej strony. I trochę za bardzo włosów ucięła, ujebała. Te specjalnie prawie zawału dostałem na rowerze, by spalić więcej kalorii i móc zjeść tej chiperki do streama. A tu taki chuj, że nie chce mi się jeść tych chiperków. Co ci mogę rzec? O Boże, to są te. Ja na przykład, słuchaj, nie jeździłem na rowerze. I jadłem chiperki. Więc nie widzę problemu. Widzisz, może dlatego, że... Jak zaznałeś trochę, słuchaj, zdrowia, nie? Jak znałeś takiego, tego magicznego czegoś, co się nazywa zdrowiem, to nagle okazuje się, że nie chcesz za bardzo robić niezdrowych rzeczy, typu jedzenie chiperków. Bo czujesz dobrze i możesz przezwyciężyć tę chęć, żeby jeść syf. Aj, nie jest wszystko jedno. Ja sobie po prostu czasami muszę pozwolić, a to na jakieś chipsy, a to na jakiś napój pyszny, dobry. Czarny bez gorący w swojej gardzu. Coś ty zrobił! Co ty sobie robisz, Zuk? Ja sam jestem solony, więc nie potrzebuję chipsów o takim smaku, więc... Paprykowe najlepsze. Zaraz potem zielona cebulka. Solone... Nie, jeszcze później fromaże. Taka moja święta trójca. Papryka, cebula, fromaże. Fromaż. Omlet. D. Nie wiem, jakie mi dadzą. To też jest opcja, no. Czemu ja jestem idiotą? Wcześniej, słuchajcie, jak tutaj byłem, to też nie pomyślałem o tym, żeby sobie po prostu zeskoczyć, tylko próbowałem to stopować. O Jezu, Jezu. Nie wytrzymam ze sobą. Kaspar. Halo, to za trzy gwiazdki na czacie jest... Ha? Jakie trzy gwiazdki? Gdzie? Co jest? A! O nie! Zacenzurowali ci piosenkę. Prawa autorskie. Widzisz, tak działają prawa autorskie. Aha, ja się muszę dostać tam. Somehow. Aha, to po to tu było to. To po to tu się dostawało. Okej, okay, dobra. Bo ja nie wiedziałem w sumie, jak to wcześniej byłem. Po co jest ta wnęka. 92% w rozlewiskach. Okej. Okay. Tepniemy się szybko tu.
bo będzie szybciej niż gdybyśmy sami mieli tam dojść. To Jackson? Konkut. Czym jest kurwa konkuter? Śmieszne, mnie śmieszy. Aha, czyli stąd bierzemy tego. Konkuty. Czemu ja to zrobiłem? Ja tam daję Sebastianowi 11 na 10. Imo. Typ porobił. Mocne odbicie, przedbicie z dwa obrażenia. Cool. I don't fucking care. Czemu... O Boże, Boże. Zepcie do... Gdzie wy wszyscy macie ode mnie 5 gwiazdek, bo oglądacie, więc... Brawo dla was. Dobrze, że się trzymacie. Dzisiaj siadam na laptopa i składam tam ten PC finalny, co go kupi i będę miał rig, bo będę mógł używać komputera. Okej, okay, zadam w sumie pytanie, które pewnie... słyszałeś często, gęsto, mianowicie, czy nie chcesz poczekać, aż stanieją ceny kompów? 100% mamy, nice. Jak ja się tutaj... Że niby tędy? Ła? O Boże, to jest przejście! Tu sekrecik jest! No i z tego są oczywiście... Jest oczywiście powietrze, Bogu dzięki. Bańki z powietrzem działają jak bańki z powietrzem. Niesamowite, wiem. Atramentowe moczary. Szkoda, że nie jesteśmy w tej sekcji, gdzie gra mój ulubiony motyw. No, cóż. Czy nie mamy trochę na wyrost tej rudy? Wydawało mi się, że potrzeba było 10, żeby skończyć te budowy. Konkuter. Na swojego RTX-a z 2800 złapałem. No ja nie pamiętam, że to ja mam jeszcze te RTX-y z serii 2000, więc ja nie mam takiego superaśnego sprzętu, nie? Ale nie jestem zadowolony. Jak swój komputer kupiłem jeszcze zanim te ceny były tak wywindowane, mi się zdaje. Swój komputer. Także wiecie. Posłuży mi przez, myślę, dużo, dużo czasu. Cena konkutra to 90% cena... Nie no, 90% bez przesady, ale... Bliżej połowy, bym powiedział. Z tego, co pamiętam. Może źle pamiętam, może zaraz zostanę opierdol za to, że herezję szerzę. A dyski 500 giga SSD-ki? Pewnie SSD-ki. Of course SSD-ki, no. 500 giga, taki zwykły dysk twardy, to trochę... Monka jest. Jak się kupuje nowy komputer. Ładnie, 500 giga SSD-ki razy 2, czyli w sumie 1 terabajt do pierdalania danych na dysku twardym. Very szybkiego. Dobrze, dobrze, bardzo fajnie. Czy tu coś jest? Czy ja muszę iść zupełnie w inną stronę? Ta pewnie jest... Zobaczcie, ten fragment ogniwa energii może być z trzech stron. Może być mianowicie tu, albo tu.
Musimy teraz to wszystko obejść. Jeden terabajt na archiwizowanie streamów z Evalionu. Ja muszę w końcu wrzucić kiedyś ten 24-godzinny, bo ja go mam na dysku i miałem go wrzucić. I oczywiście, jak to ja nic z nim nie zrobiłem jeszcze. Ale jest! Ja go chętnie kiedyś wrzucę. Bo to jest część historii, która powinna być jakby... zachowana. Ja jestem dumny z tego streama, bardzo, więc chciałbym, żeby on pozostał jakby w szerszej świadomości. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak to wtedy wyszło wszystko, tak? Od czapy stwierdziłem, że sobie zrobię. Tak, gdyby fajnie byłoby zrobić takie... taki... TH3, tak, shit comedy. A ja chyba shit comedy. Fajnie byłoby kiedyś zrobić jakiś taki charytatywny streamek. Ale ja wiem, że ja nie mam w ogóle zasięgów, więc nawet nie próbuję, bo to się mija z celem. Musiałbym jakąś reklamę mieć zrobioną. TFT. Atramentowy moczar 98%, bo tutaj jest ostatni procent, dobra. Idziemy. Może dołączyć do GSPS. Musiałbym mieć czas, żeby speedrunować do... Ja nie mam czasu, żeby się uczyć speedrunów. Wasze reakcje na moje odp... Good. Bo ja bym chciał, no kurwa, no chciałbym, no. Ale ja naprawdę nie mam kiedy się wziąć za to. A ja nie mogę, ja... Nie chcę ten... Nie chcę po prostu fuszery robić, jak już się to wezmę. No ja nie potrafię, tak. O kurwa, zdechłem. To był zgniatarek, okej. Okay. Ja nie potrafię po prostu robić czegoś tak na pół gwizdka, więc... Co jest? E? Iść? Czemu to jest takie dziwne? No bo ja muszę chyba go wziąć z zaskoczenia, tak, nie? Okej, okay, done. Nice. Moczar jest 100%, dobra. Kolejna 100%owa lokacja. Teraz tak, odmęt kwoloka. Czyli, że co, że hehe dupa? Pójdziemy najpierw tu, bo mam wrażenie, że powinniśmy już móc zakończyć budowę tych polanek. Cześć, placek. O, a, dobra, dobra, okej, potrzebujemy 18 jeszcze, żeby wszystko skończyć. Zwiedzanie dupy w folfelciku. Dobra, czyli teraz potrzebujemy jeszcze 7 git. Teraz tak, gdzie są te domy? O, 96%, czyli I guess, że budowanie po prostu... budowanie polan liczy się do ich 100%owania. Pójdę zwiedzać albo zostanę i będę opowiadał Mokim o odkryciach. 98%, zobaczcie, więc... Zbieranie rzeczy z domków ma znaczenie. Cyknę światło i powinno być lepiej. Dzisiaj raczej nie skończymy Oriego, mi się nie wydaje, że tempo jest chyba trochę za wolne, żeby dzisiaj skończyć, you know? Duszku, który przybył na pomoc. Ich ulubiona, jej. Lubią mnie. Okay,
nie wydaje mi się, żeby tutaj było jeszcze coś, więc powiedzmy zostawię to na razie tak, jak jest. Ale jeżeli tutaj jeszcze gdzieś w którymś domku, który pominąłem, będzie ten jeden brakujący procent, to się zastrzelę chyba. Okej, okay. Kuolok! Idziemy najpierw teraz do niego. Na Netflixie. Ostatnio dodali ten, lśnienie, klasyczny horror na Netflixa. Z Jackiem Nicholsonem, zresztą to ja będę tłumaczył, pewnie większość wie, o który chodzi. Ale jak mam być szczery, bo ja oglądałem z moją dziewczyną lśnienie ostatnio. Właśnie po raz drugi to był mój jej po raz pierwszy. I tak w sumie zgodnie stwierdziliśmy, że ten film nie jest aż taki straszny i nie wiem, od czego to zależy. To nie jest, to jest bardziej psychologiczny niż horror, bym powiedział. Jest dziwny, jest interesujący, ale nie jest straszny. Wiadomo, no, opinie mogą się różnić, ale... Jest jakaś taka atmosfera na pewno ciekawa. Może jak się wie... Tak, to jest to, Sylwia, to jest to. Może jak się wie, do czego ten film zmierza, to on przestaje być wtedy straszny. Może chodzi o to, żeby nie wiedzieć tego. A, okej, już widzę, że trzeba to zrobić. Dobra, wracamy znowu teleportem na górę. Bo mamy teraz tylko do zgarnięcia w te i tu i powinno być git. Ale Nicholson to jest w ogóle naprawdę super aktor. W sensie, on tak potrafi ekspresyjnie zagrać. Jego mimika jest na tak wysokim poziomie, Imo. Ja bardzo lubię patrzeć jak ten, jak Jack Nicholson... Jack Nicholson ten... Jak Jack Nicholson gra twarzą. No... Jest to powód, dla którego jest on tak znanym... Znanym aktorem. Ta wersja rządzi, no... No ogólnie poruszanie się w Orim rządzi, więc to, że po prostu wiesz, gdzie jest... Gdzie są znajdźki. I po prostu idziesz do nich, tak... Sobie oje zbierasz. Wiedząc już, gdzie są, no to jest fantastyczne. Ja uważam, że sposób, w jaki została rozwiązana progresja do 100% w Orim jest... A, będę oglądał Venoma 2 pewnie, jak będzie w kinach. Carnage. Kurwa. No ale facet ma biedne imię, bo się nazywa Klitus. Śmieszne jest, no! Śmieszne jest imię Klitus. Klitus Cassidy. Czy tam jakoś tak... Carnage był fajnym tym bossem w pierwszym Spider-Manie. Zresztą my graliśmy chyba nawet w niego, kurczę. Tak sobie uświadomiłem, że my graliśmy w pierwszego Spider-Mana przecież. Miałeś sowę i nie zapłacisz respektu. Zaraz zapłacę, będę ten... Jak będę wracał, to... Rodzice go nie... No chyba, okej. Odwęd kwoloka stuwa. Idziemy teraz prosto do... Na dno. Do czeluści. Czyli muszę wyposażyć sobie... lśnienie. W sensie rozbłysk. Wow, to jest ten ragdoll. 87%, czyli w sumie i tak już tutaj dużo jest zostało zrobione przy pierwszym podejściu. A to ciekawe, bo ja w sumie... Nie powiem, żebym jakoś aktywnie zbierał... znajdźki. Raczej oczekiwałem na... na moją właśnie drugą wizytę tutaj, a to proszę. Jak się okazuje, że nie potrzebuję tutaj tego rozbłysku, bo przecież już się rozświetliło wszystko. Zapomniałem o tym zupełnie.
Ja tam ostatnio na Twitterze widzę, jak są jakieś... To jest Darkness, czy to jest po prostu jakiś tam ciemny syf? Nie, to jest po prostu jakiś ciemny syf. Brudna woda jest... Czaskowski! Nasrał do wody! Znowu! Na Twitterze ludzie szaleją, bo nie ma jeszcze trailera tego nowego Spidermana. Aczkolwiek słyszałem ploty, ale to jest... Ja po prostu wyczytałem gdzieś w internecie, więc to jest jakieś... 100% niepotwierdzone, że Mary Jane z filmu Raimiego i Andrew Garfield zostaje zakontraktowani. Na ten. O co ludzie nie szanują? No jeszcze sami widzę, że trending są rzeczy typu ja pierdolę albo coś w tym stylu. A Garfield to był który Spider-Man? A jeszcze wyścig mamy tutaj do zrobienia, right. Raimi to te z Maguirem, coś pisze R-A-I-M-I. Sam Raimi. A... Czy aktor, który grał w Amazingu się Dihan nie nazywał, nie miał nazwiska? Wiesz, jestem pogubiony. Czy on miał... nie wiem. To był Goblin? Okej. Aha, czyli on po prostu grał w filmie. Ale nie był Spider-Manem, ja to... Bo... przypominam sobie to nazwisko, bo Dihan grał też w filmie Metallica. Through the Never. I po prostu tam było, że o, to był aktor grający tam w... Właśnie, Dane Dihan, okej. Jako syn Osborna. Dobra, dobra. Dzięki. Czyli tu musimy od dupy strony, tak? Okej. Fair enough. Czekaj, ajajaj. No ja chciał... Znaczy no... Ciekawie byłoby zobaczyć... multiversum. Wiecie co, ja chciałbym, żeby... Żeby PS4-kowy Spider-Man odzyskał swoją starą twarz. No bo to jest kryminał, no. Boże, Boże, wszystko musi być pod Marvel Cinematic Universe. To nie może być, kurwa, growy Peter Parker, tylko to musi być... Tom Holland w wersji light. W uniwersum PS4 jest samo... To po co oni się tam wpierdalają z tym? Z... Z upodobnianiem tego do Holanda, no kurwa, zdenerwowało mnie to, jak to zobaczyłem, bo Peter w PS4-kowych Spider-Manach jest taką fajną postacią, no kurde, tam w ogóle postacie są dobrze napisane i ma. To albo będzie szybki wyścig, albo będzie... Ojojoj. Nie, no to nie jest długi wyścig, nie przesadzajmy. Jest dosyć prosty. A, ja zapomniałem, że nie mam tego, swoich... O. Zapomniałem, że nie mogę tutaj używać tej umiejętności pod... XYB, więc... się skończyło.
Bycie... O kurwa. Bycie prostym wyścigiem. O-o. Błędy zostały popełnione. Ten duszek CPU ma lekkie problemy z tym, żeby dobrze z tych rzeczy korzystać. To jest moja nadzieja na zwycięstwo. I udało się. Łatwo. Or jest w Rivals of Ether. Co to jest? Bo nie znam. Rivals of Ether. Co to jest? Taki nie znam. Dobra, co mamy? Tak, na dobrą sprawę to nie mamy wcale dużo już do zrobienia. Zobaczcie, Ostoja Baura, Milczący Las i Wichrowe Pustkowie. Jeszcze trzy lokacje, które są i tak w większości zrobione. Las jest... też jakąś, wydaje się, niezbyt skomplikowaną tutaj lokacją do ogarnięcia, więc zaraz go zrobimy. Pseudo Smash. Okej. Okay. A, fanowski Smash. Tu będzie? Nie. To trzeba chyba tam od dołu podejść. Jezu, deprecha. Milczący Las to jest deprecha instant. Ach, nie lubię tej lokacji. Znaczy, nie lubię tej lokacji przez to, że to jest deprecha, nie przez to, że to jest jakaś... Bo to jest dokładnie to, czym ta lokacja ma być, no. Ona ma się tak kojarzyć. A ja po prostu nie lubię tu przebywać przez to, że to jest tak opresyjne miejsce. Jest takie ciemne i takie negatywne, no. Sorka za to ciągłe mapowanie, ale ja muszę się orientować, co się dzieje. O, tu chociażby jest sekrecik. Gorlecka Ruda. Cześć Mizu! Jak tam żyćko? Dawnośmy się chyba nie widzieli na streamie. Wow, wow, wow. Jesus. Tam jest kolejny fragment rudy. Musimy, słuchajcie, kiedyś zrobić streama testowego ze Switcha, jak będzie chodził, bo ja muszę wiedzieć, czy Metroid Dread będzie do przestreamowania, czy nie. Jutro kola z roboty, okej, okay, czyli... Brzmi w porządku, w sensie do przodu, zdaje się. To najważniejsze. Metroid Breedable. Nie no, jestem ciekaw tak bardzo, bo słuchajcie, jest tyle dobrych Metroidvania. Ori są super, Hollow Knight jest nawet w porządku, ale nic, no nic nie jest w stanie mi zastąpić Metroidów jednak. To są gry tak wyjątkowe i mam wielką, wielką nadzieję, że Dread zachowa tą wyjątkowość, no. Ja już Mizu, słuchaj. A, by the way! O! Czwarta kopia! Siema! No o! Rysowanie na ekranie dotykowym wokami jest super. Bardzo się cieszę, że dodali taką opcję.
czwarta kopia o kamień. No Boże słodki, nie mam tyle kasy, żeby mieć cztery kopie Switcha. Tak, ja już z Shinjim jestem ugadany, kto jaką wersję bierze, więc... Ja chyba mam diamondy wziąć, on perle. Viva perle. 100% lasu, dobra, to idziemy do pustkowia teraz. A z dostartu się dogada? W sumie jeszcze chyba nie. No ja bym pewnie chciał wziąć tego. Małpkę. Chimchara, o. Ale chyba każdy. Znaczy każdy. No nie wiem w sumie jakie są preferencje. No Chimchar jest zajebany im. Tak, 4 razy gra. Że po prostu... Mam na różnych dwóch platformach Okami. Na Wii miałem, na PS4, na PC-cie i mam na Switchu teraz. No jo, Chimchar u mnie też. Tak samo. Ja to w ogóle, jak mogę, to wybieram ogniste poki jako startery. Lubię. Boże, no nie, no... Tak cudownie się gra w tego Oriego, no... Fantastyczne jest to uczucie pędu. A. Zobaczcie, jak zapieprzam przez teren. No, fantastyczne to jest. I to, jak wszystko się resetuje przy każdej akcji, także można umiejętnie przechodzić płynnie w jedno, w drugie, no, poezja. Mistrzostwo to jest. Tak uwielbiam sterowanie w Orim. No, niesamowicie. Jest przy okazji kawałek rudy. Ori tak os bomby. Ostatnio był Blind Forest na kanale, Shinji robił, zresztą ze mną na współkomentarzu, więc chciałem dokończyć Will of the Wisps. Poza tym będzie się wpasywało Mizu tematycznie, bo po Will of the Wisps zamierzam robić Metroidy w przygotowaniu do premiery Dreada. Będzie streamowany Fusion, będzie streamowane Other M i będzie streamowane Samus Returns, więc jakby klimatycznie Ori się w to wszystko wpasowuje bardzo ładnie, bo jest to Metroidvania, jakby nie patrzeć. To jestem wielkim fanem gatunku jako takiego, no fantastyczne są Metroidvania, dobrze zrobione. Uwielbiam. Takie drugie podejście w sumie, znaczy się... Żeby nie było, Let's Play robiliśmy chyba tylko z Fusion. Other M i Samus Returns na kanale nie było. Więc to będą nowości. Samus Returns też nie było. Był Another Metroid to Remake, ten PC-towy, ale... Ale nie tego 3DS-owego. Jeszcze chyba nie było. Nie pamiętam. Możliwe, że było wydane, ja po prostu nie miałem jak tego ogrywać, bo jeszcze Citra nie była na tyle stabilnym emulatorem. Dobrze, że te czasy już się zmieniły, ja mam... Ja już przetestowałem Samus Returns, bardzo ładnie działa, więc można będzie robić. A, bo tutaj po prostu wystarczy to zrobić. Pustkowie na stówę, dobra. Fantastycznie. I co mi jeszcze zostało w takim razie? Bałaura. Ostoja, okej. Okay. Czemu to jest który? Czy... Jaki to jest symulator? Wii U. Mam pytanie, po co komu w dzisiejszych czasach emulator Wii U? W sensie rozumiem...
Znaczy, okej, okay, rozumiem jeden argument przemawiający za emulatorem Wii U. Mianowicie tym argumentem dla mnie jest, że Wii U ma najlepszą wirtualną konsolę chyba, najbardziej zasobną. O ile się nie mylę. Metroid Prime. No chyba nie pamiętam, czy trylogia Prime'ów jest na Wii U. Chyba jest. Breath of the Wild, Mario Karty, Mario 3D World. Dobra. No okej, okay, dobra, rozumiem. Ja to po prostu mówię z perspektywy użytkownika Switcha, czyli... Dla mnie to nie są takie atrakcyjne rzeczy. No dobra, oddaję honor, że do niektórych rzeczy ten emulator może być przydatny. No mówię, mnie najbardziej by interesowała chyba wirtualna konsola tam, nie? Wii U jest platformą, na której można chyba wszystkie Metroidy złapać, które nie są jakby jakieś nowsze. Zero Mission, Fusion. Ostoja naura! Ja sobie wziąłem na raty Switcha, nie? Więc stąd go mam. Bo tak za pełną kwotę to bym go pewnie nie kupił. Ale raty, to już trochę inna historia. Czy mamy wszystkie rudy? 38 na 40. Gdzie są jeszcze dwie? Czy one są... Excuse me, bardzo tu? Oczywiście. Z wersji wziął. Nie mam OLEDa. Mam zwykły. Nie no, nie będę korzystał z teleportu, żeby taki kawałeczek szybki przejść, nie? No zobacz, już praktycznie jestem na miejscu, nie? Niesamowite. Boże, Boże, kocham tę grę. Kocham tę grę za mobilność. Kupmy od niego mapę w ogóle, może co? Bo w sumie nie mamy od niego mapy, lmao. Nie no, mi tak nie za bardzo zależy na tym, co OLED sobą oferuje, bo chyba nie oferuje aż tak dużo ciekawostek, żeby być tym jakoś bardzo zainteresowanym ponad kupno zwykłego Switcha. Ponad studio to robot. No tak, no oczywiście. No już mam robotę, więc... Poza tym ja na koncie obecnie mam kasę, która by mi pozwoliła tego Switcha spłacić, więc no jakbym chciał się, powiedzmy, jakbym miał potrzebę się oddłużyć, no to mam taką możliwość, nie? Zostały przeportowane. No nawet Skyward Sword, chociaż Skyward Sword to jest gra na Wii, okej, okay, fair enough, ale Skyward Sword też został przeportowany na Switcha, więc to jest fajne. W kontekście czego? W kontekście tego, żeby sobie można było grać Skyward Sword. Ogólnie trzeba się cieszyć, że Switch jest tak płodną konsolą, jeżeli chodzi o gry i że Nintendo wyjęło głowy z dupy i wspiera aktywnie inicjatywy third party, żeby te gry były na Switchu. To jest za to szacunek, nie? Mogę DualShocka 4... O kurczę, fajnie. No mnie nie ciągnie do Skyward Sworda w ogóle, bo ja słyszałem niedobre rzeczy o tej gry już strukturalnie, takie rzeczy, których remake po prostu nie poprawia, typu no to, że jest backtrackingu w cholerę, że ta fabuła się wlecze niepotrzebnie długo. No i ja nie wiem, jakby mi siadła w sumie struktura tych 3D Zeld nowych. Ja grałem jedynie w Ocarynę z tych Zeld 3D. W Ocarynę! Ona była jakieś 50 lat temu!
No dobra, słuchajcie, to... Kurczę, jak dobrze pójdzie, to skończymy dzisiaj tego Oriego, no? Tylko musimy do... Milczącego lasu podejść niestety ręcznie, bo nie odblokowałem fontanny. W Majora nie grać? No, chciałbym, ale to sobie pogram prywatnie, bo wiem, że czat by mi zepsuł. W spoilerach. Ale może kiedyś. Fajnie by było. W Majora można grać. Ewidentnie. Kurczę, nie wiem, czy bym, no... Wiecie co, ja powiem tak, ja gram w moją ulubioną Zeldę 3D. Jest od takiego studia Clover, który już nie istnieje. I bardzo silnie osadzona w japońskiej mitologii, ale to jest zdecydowanie moja ulubiona Zelda 3D. I mam już ich 4, tak! Otóż to. Śmiem się nie zgodzić. Okami all the way, baby. Dobra. Mizu, Mizu, nie, nie, nie. PC, Wii, PC, PS4 i Switch. Czemu Okami to Zelda? Bo Okami jest strukturalnie... praktycznie 3D Zeldą. Dlatego, że ta gra jest po prostu bardzo, bardzo silnie czerpie rozwiązania z 3D Zeld, z tego co słyszałem, więc dlatego... No ludzie mówią, że Okami to jest najlepsza Zelda, więc... Zresztą ja nie śmiem zaprzeczać, to jest najlepsza Zelda. Właśnie, kurde, Mizu, ja miałem... Ja Okami na PS2 ogrywałem jeszcze w czasach, kiedy nie mogłem sobie pozwolić na... oryginalne kopie za bardzo i nie miałem też wielkiej świadomości odnośnie piracenia gier. Więc no, z bólem serca muszę stwierdzić, że akurat PS2-kowe Okami piraciłem, ale nadrobiłem to w przyszłości kupując 4 kopie na inne konsole. Więc... o tyle chyba jestem odkupiony, nie? No bardzo chciałbym mieć tę oryginalną PS2-kową wersję, ale co zrobisz, no? Młody byłem głupi. No to jest legitnie moja ulubiona gra w ogóle, w życiu. Więc... zawsze to mówię i zawsze to będę powtarzał. Czemu taką wysoką jestem? Wiesz co? Nie jest powiedziane, że ci się... No, sprawa oczywista, że nie jest powiedziane, że ci się spodoba od razu. Znaczy od razu, że w ogóle ci się spodoba. Bo na przykład jak kolegowi Słowikowi Maciejowi dałem, nie temu gitarzyście, żeby nie było. Nie Krzyśkowi Słowikowskiemu, tylko Maciejowi Słowikowi, z którym prowadziłem kiedyś... let's playa z... znaczy streamy z Megamena ZX. To jemu na przykład nie podeszło. On mówi, że on nie rozumie, dlaczego ja tak lubię. Ale jest to taki kult klasyk, że mnóstwo ludzi, którzy zagrało, jednak oceniają niezwykle pozytywnie Okami. No jest to gra magiczna w pewnym sensie dla mnie. Więc no, bias jest mocny z mojej strony.
i ma polskie tłumaczenie. Tak, które jest bardzo fajne, bo jest wierne japońskiemu oryginałowi bardziej niż oryginalne angielskie tłumaczenie. I polskie tłumaczenie jest też dostępne na Steamie, ja bym bardzo polecał z niego korzystać. Ze streamów z DX-a wracam często. No to cieszę się. To były fajne streamy. Dobra, Lupo, dawaj mapę. Stoimy pod wielką wierzbą. Nie wiedziałem, że zepsuł się zdał się do serca Niven. Wiedziałem, że Tok słusznie się martwił. O, w końcu daję nam mapę za darmo. Super, dzięki, stary. I mamy te studnie. Ona nie była wcale tak daleko, jak myślałem, że jest. Dobra, to pędzimy. Na pewno, no... Okami ma taki plus, że jest to styl artystyczny, który się nie starzeje po prostu. Który wystarczy po prostu wrzucić w ten, w HD i on jest, on zawsze będzie ładny. Okami jest sporo czarnego, czyżby? Znaczy no, jest, no bo jeżeli to jest gra oparta na pędzlowaniu, to siłą rzeczy będzie sporo czarnego koloru. Nie chcę na razie iść tędy, chciałbym iść tędy. O! Trzeba będzie przeprowadzić pocisk jakiś, ja to widzę. Tylko skąd? Ja sobie teraz przechodzę na Wii, jestem względnie daleko. Znaczy względnie daleko, nie, blisko jestem. Come on. A, to jest chyba coś, co musimy... doprowadzić. Tyle fajnie, że to się nam zapętla. Ten pocisk, więc nie ma takiego problemu, żeby to wszystko zrobić za jednym razem, bo możemy to po prostu kawałkami... Op! Ja zaraz będę kawałkami, jak nie skończę lamić. Ja kiedyś zrobię topkę gier taką do opublikowania. Zrobię z tego jakiś, może zrobiłbym z tego jakiś ładny materiał i będziecie mieli moją top 10 gier ever. Na PS3. Ja się zastanawiam, czy jest coś, co bym chciał jeszcze skończyć na PS3. Demon's Souls'y pierwsze może byłyby ciekawe, ale jak jest remaster, to uważam to też trochę za przeżytek, jak mam być szczery. Zwłaszcza, że pierwsze Souls'y są już jednak archaiczne, Demon'sy. Nie mam potrzeby, nie czuję potrzeby ich przechodzenia. Top 10 gier Seversiego. Pierwsze Okami, drugie Kingdom Hearts, dwa Final Mix, a trzecie... Devil May Cry 3, to jest moje top 3. To na pewno. Dark Souls 3 są chyba czwarte. Bo ja mam tę listę sporządzoną ogólnie, ja sobie na własne potrzeby sporządzałem. Piąty jest Super Metroid. Więc tak to u mnie wygląda. Op, jestem w dupie. Niezwykle mnie rozbawiło to, jak... One Shot jest
bodajże albo 9, albo 10. Ale jest. Bo to jest zbyt ważna gra, żeby jej tam nie było. Ja co do mojej topki dziesiątki czuję się całkiem pewnie. Uważam, że jakbym miał robić top 15, to miałbym problemy, ale top 10 to już prędzej. Trochę żeśmy zrobili kamikaze w tym momencie. DMC3 ulubione części, ale frustrujące. Dla mnie jest... No... Niesamowicie grywalna po latach. Do trójki wyobrażam sobie, że będę wracał na najczęściej, nawet mimo to, że piątka jest rzeczą, to jednak trójka jest grą wyjątkową. Znowu fantastyczny system sterowania, wszystko tam jest fantastyczne w ogóle. Jest to... Ja bardzo lubię gry, które kładą duży nacisk na to, na twój skill. Gdzie sposób przechodzenia, to jak się będziesz bawił, zależy od tego, jak jakie umiejętności posiadasz. W pewnym sensie samemu w ten sposób tworzysz sobie poziom trudności. Tu mamy. Drogę do wierzby. Ale no, jest zepsute. Ruination nastąpiło. Więc musimy to odpsuć. A, dziękuję, dziękuję. Aha, to jest pewnie gauntlet. No to jest po prostu boss, okej, okay, nawet nie gauntlet, to jest mini boss. Wiem, co może tutaj fajnie zadziałać w sumie. Jap. 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 A, fajnie, trafiłem na Resilience. Dobra, porobione. Piątka ma świetny os. Piątka ma naprawdę dobry os. Imho. No ja ogólnie polecam DMC-ki, tylko trzeba przygotować się na to, że to są gry o wysokim co do zasady poziomie trudności. Wow. Wow. Dobra. Przetankowane. Czyli po prostu tu wracamy z tego teleportu. Okej, okay, fair. Wow, myślałem, że już go zabijemy, ale okej, zabił go ten. Zabiły go obrażenia ode mnie. Dwójka, czwórka jakimś dużym wyzwaniem nie jest. No dobra, z tym się zgodzę. Okej, czyli tu też doszliśmy do tego, więc ja chcę, i tutaj chcę oczywiście rudę gorlecką złapać.
No tak, w jedynkę się ciężko gra po prostu. Nie oszukujmy się. Trzeba bardzo ostrożnie z tymi laserami, bo one z wielu stron. A, i tu są podmuchy, dobra, dobra, czyli można tym orim balansować. Dobra. Nie, nie, jedynka jest... trudna i to moim zdaniem sztuczny poziom trudności miejscami jest. Jest dalej dobra, jeżeli się przymknie oko na te archaizmy. Ale no trzeba mieć świadomość, że to jest gra wiekowa i wiele rozwiązań było no tutaj. To miało być Resident Evil, więc to już samo za siebie mówi. A Resident Evil pierwsze trzy części raczej nie kojarzyły się z płynnym sterowaniem i stylem rozgrywki. Czołgowe kontrolki pozdrawiają. A. No nie. Co ja mam tu zrobić? Po prostu tu sobie mam wskoczyć? O tak, o tak, okej. Okay. Za proste to dla mnie, bo ja myślałem, że to coś trudniejszego trzeba zrobić. Okej, okay, okej. Okay. Ile nam jeszcze zostało? Ja, Mizu, powiem ci tak, jak w trójce odkryłem jump cancelling, to... dla mnie się po prostu jakiś zupełnie nowy wymiar otworzył tej gry. Mam już wszystkie rudy, ale to jak już skończymy, jakby jak skasujemy całą tą lokację, to pójdziemy do tego rudziarza. Jak odkryłem jump cancelling, to z miejsca zrobiłem wszystkie praktycznie poziomy trudności oprócz Heaven or Hell Virgilem. Jaka bronka Yamato. O Boże, Boże. Ciężko powiedzieć, ale... ciężko powiedzieć w sumie. No ja klasycznie korzystam zawsze z Rebelliona. Rebellion Beowulf to jest... często kombinacja, z którą chodzę, ale poza tym to bym powiedział, że Agni i Rudra, bo to są dwa miecze. No trudno to jest, bo każda broń jest fajna. No, Nevan jest trochę oporna w użyciu, ale też się nią da coś wykrzesać. Te nunchaki Cerberus są bardzo stylowe, świetnie się nimi gra, jak się je dostaje, nie? Wow, ale zostałem wypluty. Tutaj trzeba ostrożnie, nie można się dekoncentrować. Bo jak się za dużo obrywa, to jest problem. O właśnie, tu znacznie lepiej to wyszło. Ale już nie mam HP praktycznie, więc... no niestety. Bardzo mało brakowało. A, bo ja po prostu na starcie już mam mało HP. Ja nie zauważyłem tego, że muszę się odnowić trochę. Dobra, jesteśmy przy... to jest chyba ostatni rdzeń zepsucia. To jest chyba ostatni rdzeń. Jop!
Więc jedyne, co nam zostało, to dozbierać tutaj rzeczy. O te i to o te. No i zbierzemy do końca. Znaczy ja w czwórkę też jakoś... No jak czwórkę przechodzimy ostatnio Virgilem, to tam... jump cancelling był wykorzystywany dosyć mocno. Po tym jak już się nauczyłem go robić w trójce. To jest też coś, co mi się bardzo w... No i tu już jest stówka, znakomicie. Coś, co mi się bardzo podoba w... Która część na start? No ja bym powiedział, że... Trójka. Piątka... Piątka też by była w porządku, gdyby nie to, że to jest fabularnie część ostatnia chronologicznie. Czwórka też jest tak w... Ja bym powiedział, że trójka. Ona jest trudna, owszem, ale jak się przejdzie... Uważam, że jak się przejdzie trzeci poziom, to już się mniej więcej ogarnia, jak się powinno grać. I to nie będzie sprawiało aż takiego problemu. A w trójce nabywasz też dużo umiejętności, które są... i ma uniwersalne dla dalszych części późniejszych. No nie wiem, ja bym powiedział, że piątka w sumie też nie jest złym wyborem. Po prostu, no, masz koniec fabuły, ale wtedy możesz się cofać do początku. Nie wiem, czy czwórka. Czwórka ma ten problem, że w połowie tak naprawdę backtrackujesz przez całą grę. O Jezu, Mizu, czemu to sobie... Jezu, Boże, i nic dziwnego, że koleś trójki nie poleca później na start, bo grał w pecetową na klawiaturze, ohoho! Chłopie! Ale... Miałem 7 lat. No dobra, to jest ci wypaczone. Dobra, ty, Grom. Bierz... Gorlecki szlif. No i guess, że tym Dantem się uczy jakoś tak grać, więc... Wszystkie plany zostały zrealizowane. Zbudowaliśmy schronienie dla wszystkich istot. 100% baby! No to co, po kolei. Opuszczona nora stówka. Atramentowy moczary stówka. Rozlewiska luma stówka. Źródło stówka. Źródlane polany? Stówka. Ostoja Baura? Stówka. Odmęt Kwoloka? Stówka. Gnijąca czeluść? Stówka. Milczący las? Stówka. Wichrowe Pustkowie? Stówka. Ruiny? Stówka. I Wierzbowy Kres? Stówka. Czyli co? Kończymy grę dzisiaj. Holy poggers. 100% Oriego jest tak cudowne. No po prostu... Niesamowite jest jak... I wiem, że nie mam wszystkich umiejętności, cicho. Wziąć wszystkich tych kamieni. Znaczy się, mogę to szybko naprawić, czekajcie. Triple jump! Koleś miał triple jumpa przez ten cały czas. Ja w Souls-like'i na padzie, na klawiaturze. Nie grałem praktycznie. O kurczę, zobaczcie! To wszystkie kamienie!
Niesamowite. Ja bym sobie to upgrade'nął chyba, chociaż ile ja mam tych kamieni? Nie, no upgrade'nę to sobie. 6000. Da się to jeszcze bardziej upgrade'ować? Nie, okej. No dobra. Na luzie. Ale chciałbym triple jumpa chyba. I już mogę właśnie, mogę wywalić ten kamień. Bo on już jest niepotrzebny, bo mamy wszędzie stówkę. Pięć tysięcy skoków, by the way. A tu już byliśmy, okej. Czwórka, piątka, trójka. No fair enough, fair enough. Nie, niech będzie. Ja ci nie będę kłócił. Ja bym... Nawet mógł zamienić to... Ja bym mógł zamienić to... No kurwa, od trójki bym zaczął. Ale ja rozumiem argumenty, że trójka dla nowicjusza może być odpychająca przez poziom trudności. Okej? Okay? Po prostu ja bym doradził trójkę, bo ja jestem popierdolony. Okej? Okay? Okej? Okay? No dobra, słuchajcie, ostatnie wyzwanie. Ostatnia prosta. Jesteśmy przy ukresu naszej przygody. No właśnie, Mizu, no mówię ci, że ten, że... Nauczysz się umiejętności uniwersalnych dla całej serii praktycznie. Jej, wszystko będzie super. Zobaczcie, Zair podleci do wierzby bez żadnego problemu. Nic się nie stanie. Patrzcie, jaka wierzba Wislaud. Ale mi to apparently działa. Ha! Ale widoczki. To brzmi, jakby Zair robił Genki Damę na tej wierzbie. Zdaje się, że wszystko żyje, wraca do życia. Nawet ta wierzba liście ma. Jej! Zair się odrodził. No ale wierzba jest już za stara, żeby nosić światło, więc... Ori będzie teraz nosił to światło. I mamy... ten klasyczny dylemat moralny. Jedno życie, żeby ocalić wiele żyć. Basically... A zresztą, zobaczycie, o co chodzi. Tak, trójeczka to jest... Mwah! Masterpiece. No niesamowita gra. O kurczę, co za niespodzianka!
I Wrzask nie jest na tyle łaskawa, żeby nam podać... tego Zaire, tylko po prostu... No i mamy boss fight ostatni. Coś, czego... bardzo brakowało w... Blind Forestie, czyli takiego boss fightu z prawdziwego zdarzenia. By the way, nie wiem, czy zauważyliście, ale wierzba to jest też sowa. Przedstawicielka gatunku. Tylko po prostu bardzo taka... zmutowana sowa, bym powiedział, z tymi... kamiennymi wstawkami. O, i mamy nawet jeszcze ucieczkę w środku. I faza druga. Zamknij dziób. Piorun działa wybitnie w sumie w tej walce. Dobra. Studium ma jakąś kosę z sowami, no ewidentnie. Łop. Zostaje nam coraz mniej mapy. Dobra. Kolejna faza. Co tu się działo teraz? Bo ja nie pamiętam, jak mam być szczery. Chyba to, że właśnie ta walka przenosi się w przestworze, basically. Wow. Ja to mogę umrzeć jeszcze. Albo nie! Yes! Porobione! Ale już na ostatkiem sił dosłownie. Wszystko wyczerpałem praktycznie. O, i oni już też wiedzą, I guess, o Q. No jest wrzask, której już się nie dało pomóc. I wraca do skamieniałych rodziców, żeby Aegis dołączyć do nich. Wrzask była postacią, która zrobiła mnóstwo złych rzeczy. Ale kto wie, czy by to się nie zmieniło, gdyby no... nie była po prostu odizolowana od wszystkiego
przez to, że była po prostu tym dziwnym ptakiem. No i my też już jesteśmy u kresu wytrzymałości. Zresztą kanon, bo ja ledwo miałem hapeki, żeby skończyć tę walkę, więc to się zgadza. Ori jest całkowicie wyczerpany też, a Zair ledwo zipie w sumie. Ale trochę słabe to światło, że się dało tak po prostu wygitnąć i zmiażdżyć od tak. Dawaj, Ori, jeszcze trochę. Jest, już widać światło. Tak, nawet w tym momencie Ori myśli o biednej Ku. No i co? Czas na połączenie. Mój splaud. O kurczę, co za niespodzianka. Została wskrzeszona, żyje. Jej. On ta smyrga. I tak, tu jest Ori. O, tu. A mi oryginalnie Ku miała być dead, ale też byli tak smutni, że to zmienili. O, ja się nie dziwię, okej. Cześć, Triples. Na pewno większość osób, które grały w tę grę, było jak takie, proszę, niech Ku przeżyje to jednak, bo to jest słodka słówka, no, urocza bardzo. I tak, Ori stał się drzewem, jest kolejnym wielkim drzewem. I przy okazji był narratorem tej gry. Czyli co, oni się teraz do Niven przenieśli, I guess. Cała rodzinka. No i zobaczcie, Ku dorasta przez ten czas. Muszę może latać normalnie. W tym miesiącu dostałem Mega Man ZX. Nice! Very nice. Dobra gra. Niektórzy hejcą, ale ja mówię, że... A, Advent. No to też dobra gra. No i bardzo ładne zakończenie Naru i Ori, jak na początku, jak w Blind Forestie. In your
Oj, zobaczcie, tutaj widać ten kształty różne na tym drzewie. Postaci chyba było. No tak, tak, o tym mówię, że na korze były sylwetki, op. Pierwszego, właśnie coś mi się kojarzyło, że ten, że pierwszego ZX-a już miałeś. Pamiętam właśnie. Okej, okay, Ori and the Will of the Wisps. Zakończone, koniec, finito. Co ja mogę powiedzieć? Cóż za niesamowite dwie gry. I Blind Forest, i Will of the Wisps. Magia, to jest magia. To jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem, jedna z najlepszych Metroidvanii, w jakie grałem. Nie wiem, od czego zacząć. Chyba od tego... O, pan Błażej, producent. Super. Tak, jest motyw Oriego na koniec z Blind Forestu, którego mi tak brakowało w tej części. Zobacz, są też Polki jako level artist. Level artistki. Nie grałem chyba w grę, która by tak priorytetyzowała poruszanie się, umiejętności związane z ruchem. Niesamowicie się w to gra. Sam widzieliście, jak dzisiaj jak grałem, ile można łączyć w łańcuchy skilli do poruszania się. Jakieś skoki, dasze, wyskoki, przyczepianie się do lin, odbijanie się od przeciwników. Można niesamowite rzeczy robić. To jest, nie jest takie trudne. A jednocześnie człowiek czuje... Sorry, muzyka. Bo jest motyw Oriego z Blind Forest. O, muzyka w tej grze to jest też... Muzyka w tych grach jest absolutnie na tak wysokim poziomie. W Will of the Wisps są dobrze dobrane motywy do każdej lokacji, moim zdaniem. Zdecydowanie moim ulubionym jest ten pierwszy z atramentowych moczar. A już chyba TV Tropes Oriego mam przeczytane z obydwu gier. No ja mam nadzieję kupić obydwie gry z serii na Switchu, jak będę miał środki luzem i je przejść znowu. Super, nie, no twórcy zasługują absolutnie na to, żeby to wspierać, bo no jest potrzeba takich gier. Mi jest potrzeba takich gier, które skupiają się w dużej mierze na poruszaniu się. No, styl graficzny jest piękny. No ślicznie te gry się prezentują też po prostu. Bardzo płynnie chodzą. No 60 fpsów tutaj jest zauważalne, wyczuwalne. Wiem, że ja was streamuję w 30. I tak no, musi zostać ze względu na to, że no nie chcę, żeby za bardzo łącze było obciążone. Ale widać tą płynność, czuć tą płynność. Już nie mówiąc o tym, jaki postęp w porównaniu do Blind Forest został zrobiony w kwestii walki. W Blind Forestie ona mało co istniała. Tutaj mamy system walki, mamy różne umiejętności skupione na walce, tak? Jest, my mieliśmy ten miecz niby... Młot, piorun, ale są jeszcze inne opcje dostępne w sklepie z technikami. Tak, można też sobie kupić coś a la Zain bodajże w sklepie. Dużo jest opcji. Dużo, dużo. Można takie niby kombosy robić. Są walki z bossami. Kończymy walką z bossem klimatyczną, więc... To też bardzo na plus. Tego bardzo brakowało im w Blind Forestie, żeby właśnie koniec to nie była kolejna ucieczka, tylko żeby to była walka. Ja się chciałem zmierzyć z Kuro.
No ale mogliśmy zmierzyć się tutaj z wrzaskiem. Nowe dodatki do poruszania się, nowe umiejętności w tej grze są moim zdaniem bardzo fajnie wkomponowane i dobrze pasują do tego, do tej bazy, która została podłożona w Orin. No tak, lepszy kombat, to właśnie powiedziałem, że to jest rzeczą, lepszy kombat. Genialnym pomysłem jest danie na koniec umiejętności, która daje ci praktycznie darmowy basz w każdym miejscu. Bo, no... tą grę się tak dobrze też 100% uje i on się dobrze przychodzi. Właśnie jeden zarzut, mały zarzut, który mogę mieć. W tej grze moim zdaniem nie do końca warto jest zbaczać z takiej ścieżki progresji, którą twórcy przygotowali. Fajne jest to, że po Milczącym Lesie, po śmierci Ku, można wybrać sobie ścieżkę, nie jesteśmy ograniczeni w kwestii tego, do jakiego sektoru, że tak powiem, idziemy, czy do rozlewisk, czy do pustkowi wichrowych, czy do stoi Baura, czy do czeluści. Możemy sobie iść, gdzie chcemy tak naprawdę i to my wytyczamy tak naprawdę kolejność. Z drugiej strony, moim zdaniem najlepiej, żeby zbierać wszystkie jakieś tam upgrade'y. Można zbierać to, co jest po drodze, co widzimy, że możemy się dostać, a co nie widzimy, to najlepiej po prostu odłożyć, poczekać, aż będziemy mogli grę 100%ować. Na koniec dostajemy najlepszą umiejętność do mobilności, czyli właśnie ten darmowy basz. Po rozwiązaniu questa dostajemy mapę ze wszystkim, więc tak naprawdę no 100%owanie tej gry to jest takie doskonalenie umiejętności poruszania się, umożliwienie graczowi swobodne poruszanie się po całej dużej mapie gry. Tak, ta mapa jest duża, to jest świat, Niven jest całkiem spory, trzeba powiedzieć. Porządna mapa. I powiem tak, wydaje mi się, że Will of the Wisps przez sam swój rozmiar jest dla mnie przynajmniej trochę mniej do ponownego odgrywania niż Blind Forest. Blind Forest to ja mogę sobie włączyć, jak mam wolne 2 godziny czy 3 i go przejść. I to mi daje satysfakcję. Z Will of the Wisps może być trochę trudniej, aczkolwiek powiem szczerze, że nie próbowałem jeszcze takiego speedrunnerskiego przejścia quasi zrobić, takiego, że poniżej jakiś tam limit czasowy, nie? Bo może się da, może to też jest opcja. Z drugiej strony tą grę aż się chce doświadczać w całości, bez pomijania jakichś tam szczegółów. Mówię, stówkę robi się tutaj wybornie. Nie wyobrażam sobie przy takim casualowym przejściu nie zrobić 100%, biorąc pod uwagę, jak przyjemne to jest. Jakby w porównaniu do takiego Axiom Verge'a, w którego też nie grałem dawno, ale pamiętam, że robienie stówki w Axiom Verge'u to była katorga absolutna. No to nie była ziemia, nie? Więc tak, co na przyszłość, słuchajcie. W przyszły czwartek startujemy już z Metroid Fusion. Kolejne przejście. I to będzie przejście takie totalnie casualowe, nastawione na to, żeby tę grę przejść, przypomnieć sobie, jak ona wyglądała. Nie będę raczej celował w 100%owanie, nie będę celował w jakieś szybkie przejście, będę celował po prostu w takie normalne, coś, czego bardzo dawno nie robiłem w Metroidach, czyli normalne przejście. Później Other M i doświadczymy na własne oczy grę, która prawie zabiła serię. I zobaczymy, spróbujemy wyłuskać z niej coś dobrego, bo jestem przekonany, że jest w tej grze coś, o czym... Że to nie jest Sonic 06, tylko po prostu jak na standardy Metroida ta gra jest okropna. I później pogramy w Samus Returns, czyli triumfalny powrót do formy 2D za pomocą firmy Mercury Steam, która zrobiła remake dwójki, czyli takiej w sumie najmniej znanej, ogrywanej klasycznej części. I doświadczymy rozwiązań gameplayowych, które najprawdopodobniej zobaczymy w Dredzie w tej czy innej formie. Także warto będzie sobie ograć Samus Returns jako takie studium przypadku, jako takie wprowadzenie.
No zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Samus Returns podobno zostawia pewne takie ślady fabularne, które mogą zostać w Dreadzie rozwiązane. No a jak tylko Dread wyjdzie i pozyskam kopię, prawdopodobnie na premierę, bardzo bym chciał, no to oczywiście możecie liczyć na to, że moje premierowe pierwsze 2 godziny z Dreadem zostaną wam przestreamowane. A później, jak już Dreada przejdę sam, na ślepo i w swoim tempie, to będę mógł wam go również przestreamować. To powiedziawszy, słuchajcie, jak już mówimy o streamowaniu ze Switcha, to mamy teraz chwilę, mamy dosłownie jakieś no, 10 minut niecałe. Może warto by przetestować, jak to chodzi. Tylko teraz, gdzie ja mam... to nie. Gdzie ja mam jakiś... O, siema. Gdzie ja mam jakieś okienko, w którym jest ten... Wow. W którym jest... Dobra, może to. Wydaje mi się, że tu... Tak, tu jest Video Capture Device, tu jest Stream Engine, więc tu możemy zrobić. Cześć, Luna. Luna śpi. Dobranoc. I tamten Zajanor był wrzucany prosto, bo był hehe śmieszny. Dobra. To tak. O! Odpalać się odpala, bardzo ładnie. Słuchajcie, zgrajmy wokami. Wiecie co, było fajne, jakby dźwięk było słychać, co nie? Obraz się rozjeżdża? What do you mean? W ogóle, hej, rysowanie tym. Rysowanie, Czym się Rychon? Taki niewyraźny trochę. A to nie, musiałbym zobaczyć na zapisie streama. Musi mi się też załadować obraz konsoli, halo? No wiem, że nie ma dźwięku, mówiłem, że nie ma dźwięku. Zaraz będę nad tym pracował. Właśnie po to włączyłem, słuchajcie, teraz tego streama, żeby móc popracować nad takimi rzeczami, jak na przykład brak dźwięku. Tak, to jest japońska równina. Ała, okej, jest dźwięk. Jest już dźwięk. Trochę lagi. No ja będę musiał zobaczyć na tym, na... A! Z tego typu dźwięk. Okej, dobra. Czyli klasyka gatunku. Dobra, dobra, dobra. Ja wiem, co z tym trzeba zrobić. Czekajcie. Mi się wydaje przynajmniej. Muszę pousuwać te wszystkie warstwy. Te wszystkie obrazki. A dźwięk jest, czyli to jest chociaż, że jest. To, że pierdzi, no to on zawsze się trochę pierdzi. To jest coś, co... Jest do naprawy ogólnie, więc nie będę dorzucać z tego powodu. Dalej pierdzi. Sorry, że tak głośno. Już nie? No to super.
Jej, rysowanie tym. Tym. Joy-Conem. Zniknąłem w połowie bossa w Ori i nagle Okami. No bo skończyliśmy i teraz testujemy, jak wygląda ten. Ty, nie zapisałem, czekaj. Nie mogę z tego wychodzić. Czekajcie, muszę zapisać, bo zostawiłem grę na sleep modzie w tramwaju i nie zapisałem, więc to byłby trochę monka, jakbym teraz wyszedł. Dobrze sobie przypomniałem. Fajny jest Unitimo. Ja tego aspektu pay to win tak bardzo nie odczuwam, nie wiem czemu, ale fajne, przyjemnie się gra. Dzisiaj znowu nie zrobię se daily, nie będę miał czasu. Zagramy se jedną w Smasha, co? Zobaczymy, jak to chodzi. Zagramy se Kazuyo. No to fajnie, no to Dread będzie streamowany chyba bezproblemowo w takim razie. Nie widzę przeszkód. Głośniejszy jest chyba trochę ten Smash niż Okami. Tak mi się wydaje. Kazuya nie jest Shoto! No ja w sumie, no jak widać, się ucieszyłem z tego, że Kazuya jest. Fajnie się nim gra bardzo i no. Ja bardzo lubię grać Kazuya. Kazuya. Oto Ganondorf. O Boże, no. Najlepszy motyw, on wylosował jeszcze. Jebane jodłowanie. Pandoria. Hop. Ale wyjebał mnie dedede. Boże. Smash. O Boże. Dobra, mój. Akamada. Nie oglądałem ten. Ja oglądałem trochę filmiku Maksymiliana Duda, który tłumaczył, dlaczego Kazuya nie jest Shoto. W ogóle tłumaczył pojęcie Shoto. Całe. Niesamowite to było. Wow, DDD zblokował mi perfekcyjnie tego dropkicka. O! Coś mi łączność z kontrolerami zachwiało. Czasami się tak zdarza. Halo, czy mógłbym... A, czekajcie. Okej. Ten uppercut jest moim ulubionym ruchem Kazuyi, zdecydowanie.
przeciwieństwie do Tekkenów, gdzie Roundhouse jest moim ulubionym, to jest moim drugim ulubionym. Nie ogarnij procentów. No procenty to jest ten poziom jakby letkości zawodnika. Im więcej procentów, tym łatwiej jest wyjebać ze planszy. Dążysz do tego, żeby przeciwnik miał jak najwięcej procentów, żeby go później wyjebać. A dobra, już wiem jak się robi o ten spinning. To... Wow! Dobra, Ness jak ma dużo tych stoków, o Boże. Zresztą poradzimy. Nie, niezbyt. Ja nie pogrywam. Nie mam za bardzo czasu już na tą online'ową rywalizację. Ja mam to do siebie, że ja bym musiał, że ja chciałbym być lepszym, a ja nie mam czasu, żeby się po prostu poprawiać, jeżeli chodzi o mój skill. MS został trochę smrgnięty. Nie widzę, co się dzieje. A Ganon to już nie wie, okej. Dobra, został tylko Ness. Jebany uniknął! Nie, nie uniknął! A zapomniałem, że ten taunt skazuje i też zadaje obrażenia. Nie ten. Tyle skilla walczyłem. Jeden guzik trzeba, żeby zrobić ten 10-hitowy. To z Jakuzy kto? Kazuje Stickena! Stickena! Kurwa, Stickena. Jezus Maria. Sticken. Wielki kurwa Elitis Mishima player jeszcze w Tekken King. Zobacz ile chaosów. Szef. Może jeszcze będę miał postać do blokowania. Będę, Mewtwo mam. No to jeszcze tego zrobimy. Raczej łatwo, bo Kazuya jest niezwykle uzdolniony w walkach 1 na 1. Monato? Nieważne. Tekken. Mewtwo czy Lucario? Mewtwo. Nie wiem ile jeszcze w sumie postaci zostało do odblokowania. Ile ja tego mam? Chyba 9. Samos. No dużo. No dużo mam. Jest Kuraudo. Nie mam innych decków. Przykazuję Sephirotha chciałem sobie dokupić, ale to jak będę miał więcej kaski. Dobra. Pobawili mi się.
To co? Dzięki za dzisiaj. Widzimy się. Nie wiem, czy w niedzielę na Ace Attorney. Zobaczę, jak uda mi się wrócić z koncertu. Ale na pewno we czwartek na Metroidzie Fusion już się widzimy. Także gra dla Was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.